Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam. Mam dzisiaj wielki zaszczyt powitać wszystkich na uroczystości z okazji złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Panie pułkownik, dowódca uroczystości major Widziewicz melduje pod oddziały 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej na zbiórce do uroczystej przysięgi wojskowej. Czołem, panie pułkowniku! Rozpoczęliśmy szkolenie podstawowe zorganizowane przez dowództwo 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Na przykład, bo na partę jak oto tu na Krośnieńskim Rynku przysięgę wojskową złoży blisko 120 żołnierzy. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic, stać na straży Konstytucji. Kształciliśmy swoje umiejętności, zdobywaliśmy nową wiedzę, a przede wszystkim uczyliśmy się współpracy. Mimo wielu różnic i rozbieżności jest coś, co nas łączy nierozerwalnie. To miłość do naszej ojczyzny. Marsz, marsz Dąbrowski, w ziemi polskiej do Polski. Pozostańcie zawsze wierni tej przysiędze, brońcie honoru, munduru i swojej formacji. W potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Sztandaru wojskowego bronić! Strzec honoru żołnierza polskiego! Zobowiązanie do obrony naszej ojczyzny za wszelką cenę. Jeśli kiedykolwiek przyjdą podpalić dom, będziemy gotowi. Przysiędzę! Brygada spoczni! Dowódcą Korpusu Sztandarowego jest podporucznik Gabriel Konieczny. Trzecią polską drogą dzień podporucznik Jacek Skoczyla.